Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Niestety chyba to będzie nasz już ostatni odcinek, jako że raczej nie mam czasu zajmować się tą serią, bo to w Minecrafcie wszystko budowanie też czasochłonne, a dwa to, że się pojawiły takie białe obramówki dookoła każdej kratki wody, lawy i piasku. Oraz niestety mam mniej FPS-ów niż miałem. Nie osiągam już tak normalnie 120 FPS-ów, tylko osiągam góra 70. Takie się lagi, takie białe, takie paski się pojawiły na wodzie. I niestety byłem też zmuszony zmienić teksturpak. Zaktualizowałem sobie ten teksturpak, co miałem. I teraz mam SOAR Text Fanver, no właśnie. A wcześniej miałem Fanver Universal zmieszany z Faithfulem 32. Teraz mam już tylko jeden teksturpak, który obsługuje wszystko, tak jakby. Udało mi się znaleźć tą jaskinię zaraz pod tą podwodną twierdzą, tak od razu. Kopię i tak nagle w pewnym momencie ziół, zapada się cały żwir. Kopałem diamenty kilofem ze szczęściem 3 i ukopałem ich 43 sztuki, z tego jedna z nich jest z domu. Była przeznaczona na naprawę łopatki. Także bardzo proszę seed, ci co grają na tej samej mapie chcą grać. I tutaj są koordynaty oraz moja karta graficzna. Dobra, lecimy w górę. Lecimy do wioski, a ja się czymś pochwalę. Jak pamiętacie, tam po lewo był czarny koń. Kojarzycie go? Udało mi się go oswoić i zatarabaniłem go do wioski. Lecz niestety nie miałem przy sobie tej diamentowej zbroi, więc w tym momencie zabierzemy go do domu, pojedziemy sobie na nim i przemienimy mu zbroję. I również pojedziemy do domu, to tam wiecie. Takie zrobimy takie pożegnanie, jakby już odcinek, staniemy na wieży widokowej. W ogóle bardzo piękny jest ten teksturpak, nie wiem czy żeście to zauważyli, on jest po prostu boski. No właśnie, do tego najmniejszego domku wcisnąłem tego konia. Zobaczcie, cały czarny. Tylko że teraz ma żelazną zbroję, jak ją zdejmiemy, to zobaczcie. Cały czarny, równo. No poza mordką trochę. Ale i tak ładny. Także tutaj sobie to rozwalę. Siadamy, jedziemy. Ja wam robię cięcie i widzimy się już w zasadzie blisko domu. Oto jesteśmy w mojej pierwszej wiosce, znaczy pierwszej względem odległości od domu i pierwszej jaką znalazłem. W tej wiosce niestety żyją tylko dwaj osadnicy, ponieważ kiedyś ja mieszkałem w tej wiosce i nie grałem na trybie pokojowym, nie grałem na peacefulu i część osadników została wymordowana przez klipery, przez zombie, przez szkielety itd. No ale dobra, jedziemy do domu. Konie mnie tylko irytują w jednej rzeczy, że nie umieją pływać. Gdyby koń miał pływać, to był świetny po prostu w Minecrafcie. Bo on na przykład tak na łące to on w ogóle jest świetny, ale gdzie jest jeszcze bardziej świetny, na przykład w górach, jak tam jest przecież koń nie musi skakać, żeby wejść na jeden klocek, więc jeżeli mamy tak po jednym klocku mamy góry, to koń jest w stanie wjechać na to pełnym rozpędem, dlatego tak bardzo lubię koń jeździć po górach. Ale jak na przykład przedzieramy się przez las, no to jest niestety straszne w wypadku konia. No właśnie, i to jest to, co mówię. Koń nie potrafi pływać, aby był świetny, gdyby umiał.
Niestety ja wam po nagraniu już dokładam narrację, dlatego że nagrywam to w formacie MPG4 z tego względu, że nie mogę nagrać tego normalnie znaczy nagrywam to w MP4. Nie mogłem tego wam nagrać normalnie jako AVI, normalnie w takim formacie, dlatego że strasznie mi się zacinał Minecraft przy tej rozdzielczości, a tutaj jest jakoś w tym formacie jest płynnie. Tylko, że powinienem zrobić, że nagraj ścieżkę dźwiękową oddzielnie przy nagraniu. I wtedy ja bym tylko podrzucił ścieżkę i byłoby dobrze, a tak to muszę oglądać to drugi raz i podkładać głos i nie zawsze pamiętam, co robiłem, w jakiej kolejności, jak to wszystko przeżywałem i o czym mówiłem, ponieważ ta ścieżka się nie zapisała, ja się po prostu nagadałem do komputera bez sensu. Ale bywa. No. Łopatka, może tak? No widzicie, i zmieniłem na łopatkę. No właśnie, leć, no leć, no leć. Prój jak wiatr. To jest jeden z moich najwolniejszych koni, tak teraz patrzę. Może tego po prostu nie widać, bo mi się Minecraft nie, ale to jest jeden z wolniejszych koni. Ja wam jeszcze pokażę potem pod koniec odcinka. Mój najszybszy kuń, mój najwyżej skaczący kuń, i tak dalej. Najwyżej skaczący to w takiej samej zbroi żelaznej jak ten. O, i tutaj znalazłem właśnie takie mosty, co robię właśnie dla koni, żeby potem biegać koniami, bo kiedyś miałem taką technikę, że nie robiłem kolejek, tylko właśnie robiłem takie mosty i biegałem pod tym koniami. To było tyle tańsze, że nie trzeba było zużywać na to żelaza. A drewno to wiecie, rośnie sobie, znaczy rosną sobie po prostu drzewa i tyle. Wszystko tak dostosowałem, żeby się konie zawsze zmieściły. Mogę wam nagrywać te odcinki na laptopie. Tam sprawdzałem właśnie, że nie ma tego błędu z tymi kratkami dookoła. No, z tymi takim białą obramówką dookoła kredki wody, więc to jest o tyle dobre, że no niestety jest o tyle złe, że jest mało FPS-ów, ale tyle dobre, że no, że nie ma tej kredki. Tram to tam, tram tam tam tam, konik dołączył do stada. I teraz tak, to jest mój jeden z wolniejszych koni. Ten drugi w żelaznej zbroi to był mój najwyżej skaczący, jestem w stanie wybić się na trzy kredki w górę. A ten z siodłem bez zbroi to jest mój najszybszy koń. To mu zaraz jeszcze pokażę, tylko jeszcze wezmę zbroję diamentową. No chodź, tu moja ślicznotko, no. Zaraz zobaczycie, jak on będzie piękny. I patrzcie, no. No zobaczcie, jak on piękny, jak się dobrze diament komponuje z tym czarnym koniem. No i teraz tak. To jest mój jeden z najwolniejszych koni. No, wsiadaj. Hop. Widzicie? I tylko tak umie jeździć. A to jest jeden z moich najszybszych koni. Ziu. Ziu. Fajny, co? Ten to zasuwa jak Messerschmitt. To jest taki powolniacki trochę. Ale za to się przynajmniej nie gra jeszcze bardziej. Idziemy zestakować diamenty. A nie, i teraz idziemy na wieżę widokową. Tak? Nie, idziemy na pole. Widzicie, sam to nagrywałem, a już zapomniałem co ja to robiłem i w jakiej kolejności. No musiało mi się tak zdarzyć, żeby tego głosu nie było. To jest zboże,
Tutaj jest zboże i ziemniaki. Z tego ziemniaki muszę zamienić z powrotem na marchewki, bo no, marchewki mi się kończą. Właśnie. Screenshot. Teraz dopiero idziemy chyba na wieżę widokową. Aj, tak mój świat to jest piękny. Bardzo piękny. W ogóle ten tekstur pak jest bardzo piękny. I spadamy. Chciałbym jeszcze z Wami zrobić tą narrację tej podwodnej twierdzy, ale zobaczymy, jak to się uda. Nie wiem, nie gwarantuję, że to w ogóle wejdzie. Poza tym Minecraft ma strasznie niską oglądalność, więc jeżeli ta oglądalność się poprawi, jeżeli będę miał więcej jak 3 łapki w górę, to seria zostaje kontynuowana. Jeżeli nie, ja sam dla siebie tworzę nowy save i sobie sam dla siebie gram. No tutaj mi drzewko Creeper rozwalił, ciach ciach. Jedno weźmiemy, pożyczymy. I siup, widzicie, drzewko naprawione. A i wraz z tym bugiem zrestartowało mi się osiągnięcie. Załatamy to. Siup. I dopiero teraz zestakujemy diamenty i będziemy ich mieli. Cztery staki, 18, tak? Nie wiem, czy tam dokładnie widzę, bo na moim ekranie, które tam. Cztery chyba. I odkładam kilof na pierwsze miejsce. Dziękuję Wam za obejrzenie mojej serii. To już niestety koniec. No, dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że wytrwaliście do końca. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie mi 3 łapki w górę, a pojawi się kolejny odcinek. No. Dziękuję za oglądanie, no i cześć.